Dobrze. Proszę Państwa, z opóźnieniem, za które przepraszam w imieniu organizatorów, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, którego tematem przewodnim jest wsparcie dla przedsiębiorców w procesie komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. O tym, że trzeba wspierać przedsiębiorców, nikogo nie trzeba przekonywać, jest to oczywiste. I teraz, czy to jest wsparcie ze środków budżetu unijnego na lata 2021-2027, czy też z innych źródeł, to te środki pozwolą na wsparcie firmy w procesie B plus R plus I na każdym etapie rozwoju tej firmy, co przełoży się na wzrost innowacyjności, konkurencyjności na rynku polskim, a również i pośrednio i z kolei wpłynie to również na umiędzynarodowienie gospodarki. Rozpoczniemy zatem dyskusję na ten temat. Ja nazywam się Adam Rylski i mam przyjemność poprowadzić ten panel. W kwestiach organizacyjnych jeszcze powiem, że partnerem merytorycznym jest Łódzka Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Do dyskusji zaprosiłem ekspertów, których przedstawię. Pierwszym ekspertem i zarazem gościem specjalnym naszego panelu jest pani Agata Wancio, dyrektor, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Serdecznie witamy. Pani dyrektor jest z nami online. Niestety ze względu na obowiązki służbowe tylko w takiej formie może uczestniczyć w tym panelu. Pani dyrektor, wiem, że pewne ograniczenia czasowe występują, dlatego pozwolę sobie ten panel rozpocząć pytaniami do pani dyrektor, ale to za chwilkę. Chciałbym przedstawić kolejnych ekspertów. To jest pan Paweł Hoffman, prezes Krajowego Klastra Kluczowego Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu. I oczywiście na panelu nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu terytorialnego. I chciałbym przedstawić Państwu kolejnego eksperta, którym jest wójt gminy Kowiesy, pan Jarosław Pepka. Serdecznie witamy wszystkich panelistów i od razu przejdziemy do części merytorycznej. Otóż pani dyrektor, wsparcie przedsiębiorców jak najbardziej tak. I teraz, czy to jest wsparcie właśnie ze środków unijnych czy innych źródeł, to w tej chwili nie ma większego znaczenia. Natomiast czy pani dyrektor mogłaby przedstawić nam ofertę, czy też propozycje, możliwości, jakie mają przedsiębiorcy w pozyskiwaniu wsparcia, środków, tak, na prowadzenie biznesu, na jego rozwijanie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Czasu mam niewiele, postaram się syntetycznie. Bardzo prosimy. Na początku chciałabym się skupić na programach unijnych, dlatego że tak się wydarzyło, że w
środki unijne są teraz jednym z głównych źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Polsce. Jesteśmy w takim dobrym momencie uruchamiania nowej perspektywy. Program operacyjny Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki właśnie został uruchomiony, już ruszyły pierwsze konkursy, więc w tym ten najbardziej oczekiwany przez przedsiębiorców, czyli Smart Ścieżka. Poprzednie programy operacyjne, przede wszystkim POIR, który właśnie zmierza ku końcowi, są jakieś ostatnie już umowy rozliczane, pokazał, że tego typu programy mogą być skuteczne w stymulowaniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i pomagać im w stawaniu się bardziej innowacyjnymi. Bo gdy spojrzymy na statystyki, jeśli chodzi nawet o same nakłady na działalność badawczo-rozwojową, to sektor przedsiębiorstw w Polsce, oczywiście to dane z pewnym opóźnieniem się pojawiają, za 2022 rok, on finansuje już połowę wszystkich badań, jeśli chodzi o działalność badawczo-rozwojową w Polsce, to jest sporo, jeśli chodzi o kapitał prywatny i polskie możliwości. Natomiast jeśli chodzi o samo prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, to ponad 60% tej działalności odbywa się właśnie w przedsiębiorstwach. Oczywiście różnej wielkości, od małych do dużych. Pozostałe nakłady, pozostała działalność to jest w niewielkim stopniu sektor rządowy, ale też sektor szkolnictwa wyższego, uniwersytety, sieć badawcza, Łukasiewicz i tak dalej. W nowym programie operacyjnym jest dostępnych prawie 8 miliardów euro, które chcemy mądrze i dobrze wydać na to, żeby wesprzeć przede wszystkim przedsiębiorców, ale też w kooperacji z innymi podmiotami w działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, bo są programy, w których przedsiębiorcy są bezpośrednim beneficjentem, ale również konkursy, instrumenty, w których są pośrednim beneficjentem. Chodzi mi tutaj o programy kierowane między innymi do klastrów kluczowych, do środków innowacji. Teraz właśnie zakończył się nabór dla tak zwanych europejskich centrów ośrodków innowacji cyfrowych, w których przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie, bo te w szczególności potrzebują wsparcia z sektora publicznego, mogą otrzymać wsparcie. To, co jest pewną różnicą w stosunku do zeszłej perspektywy, jest to, że małymi przedsiębiorstwami, jeśli chodzi o procesy badawczo-rozwojowe, będzie się opiekował PARP, natomiast jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa i konsorcja złożone z różnego rodzaju podmiotów, nie tylko przedsiębiorstw, to tymi rodzajami projektów badawczo-rozwojowych będzie się opiekował NCBR i tam należy zgłaszać odpowiednie wnioski o dofinansowanie. To, co myślę, że jest ważne z punktu widzenia przedsiębiorców i o co przedsiębiorcy bardzo zabiegali w momencie, jak ta nowa perspektywa była projektowana, to żeby ułatwić tak administracyjnie, biurokratycznie ten proces, żeby nie musiały aplikować do wielu programów, do wielu instytucji, żeby to maksymalnie uprościć, tak żeby ten proces był przyjazny. Więc Ministerstwo Funduszy i Rozwoju zaplanowało, oczywiście we współpracy z tym środowiskiem, ten program w tak zwanym systemie modułowym. To oznacza, że przedsiębiorstwo określa, jakie ma potrzeby, jeśli chodzi o jego innowacyjność, i samo decyduje, z którego modułu skorzysta, składając jeden wniosek. Jakie to mogą być moduły? Modułem obowiązkowym jest albo moduł B+R, albo wdrażania wyników B+R, dlatego że to w tego rodzaju działalnościach to wsparcie, to przedsiębiorcy w ponoszeniu ryzyka jest najbardziej potrzebne. Natomiast oprócz tego modułu przedsiębiorca może zaaplikować o środki na rozwój kompetencji powiązanych z procesem badawczo-rozwojowym, pracowników, kadry zarządzającej i tak dalej. To jest moduł kompetencje. Bardzo ważne dwa moduły, moduł zazielenienie przedsiębiorstw i moduł cyfryzacja. No oba zresztą te moduły są absolutnymi priorytetami, zarówno jeśli chodzi o politykę na szczeblu unijnym, jak i naszą tutaj krajową, po to, żeby jednak te środki, czy unijne, czy z innych źródeł, wsparły przedsiębiorców w ich transformacji w kierunku niskoemisyjności,
i w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego na różnych, jeśli chodzi o różne etapy rozwoju tej gospodarki. Jeśli chodzi o transformację cyfrową, no to myślę, że tutaj ten temat jest tak powszechny, że i potrzeby w tej sferze, że nie będę tego rozwijała. I jeszcze jeden moduł, który też jest ważny, bo produkty oprócz tego, że tworzymy nowe, rozwijamy, to jeszcze trzeba je sprzedawać. Najlepiej na rynkach zagranicznych, żeby ten popyt zaspokajać. To jest moduł internacjonalizacja, gdzie tam można dofinansować działania, które są skierowane właśnie na promocję już gotowych produktów, usług albo na komercjalizację również wyników działalności badawczo-rozwojowej za granicą. I to, jeśli chodzi, myślę, o taki główny zarys tego, co można oczekiwać od tego nowego programu operacyjnego Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki. Natomiast to, na czym powinniśmy się skupić, jest to, żeby te środki wykorzystać jak najlepiej. Po to, żeby trafiły tam, gdzie są najbardziej, nie tylko tam, gdzie są najbardziej potrzebne, ale również tam, gdzie potencjalnie mogą przynieść najlepszy efekt. Co mam na myśli? Po pierwsze, chodzi o wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą najbardziej ryzykowne projekty badawczo-rozwojowe, bo jednak ten stopień ryzykowności, że tak to nazwę, projektów badawczo-rozwojowych, on jest bardzo zróżnicowany w zależności od tego, na którym etapie rozwoju, dojrzałości technologicznej dana technologia się znajduje i również w której branży, bo niektóre branże są bardziej kapitałochłonne, inne mniej kapitałochłonne, więc ta różnica w potrzebie wsparcia jest spora. No i tam jest głównie uzasadnienie, tak jak już na wstępie powiedziałam, dla interwencji publicznej, gdzie to ryzyko jest stosunkowo duże. Przedsiębiorstwo samo nie byłoby w stanie temu wyzwaniu, tego wyzwania się podjąć. Czyli wynik jest niepewny, ale korzyści potencjalnie bardzo duże. I jeśli chodzi o taką zapewnienie może większej skuteczności w alokowaniu tych środków, to jest to, żeby skupić się na branżach czy obszarach, gdzie faktycznie możemy być liderami. Może nie od dzisiaj wiadomo, żeby być w czymś dobrym, trzeba skoncentrować inwestycje na albo polskich specjalizacjach, albo na tych dziedzinach, w których my nie musimy doganiać liderów, dlatego że to są obszary, dziedziny, w których stosunkowo niedawno ten wyścig technologiczny się zaczął. Tutaj jeszcze takim ważnym trendem, też nie tylko jeśli chodzi o rozmowy, które są toczone w Unii Europejskiej, ale także działania, które Komisja Europejska podejmuje, to jest mówienie o tak zwanej suwerenności, budowaniu w Europie tak zwanej suwerenności czy niezależności technologicznej. I we wszystkim nie możemy być dobrze ani jako kraj, ani Europa, czyli trzeba po prostu na coś postawić i Polska też musi na coś postawić, żeby w ten trend suwerenności technologicznej móc się wpisać. I są pewne technologie, obszary, na które teraz stawia każdy, bo tam upatruje szans. Tutaj wymienię kilka, na przykład technologie kwantowe, czy biotechnologia, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. No to to jest absolutna konieczność, żeby w tych obszarach Europa inwestowała i konkurowała ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i innymi krajami tutaj o bardzo dużych inwestycjach i nakładach w te dziedziny. I ta suwerenność, budowanie poprzez właśnie te projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne, tej suwerenności technologicznej jest ważne nie tylko ze względu na budowanie właśnie tej przewagi czy technologicznej, innowacyjnej, gospodarczej, ale to oddziałuje ma taki wydźwięk wielowymiarowy. I tutaj jest duże powiązanie z budowaniem bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa żywnościowego, lekowego, cyfrowego, czyli oddziałuje to na koniec dnia na komfort i jakość życia nas wszystkich, obywateli społeczeństwa, i z tego względu to jest ważne. Ale oczywiście te środki europejskie, one nie są wystarczające, nie załatwią sprawy, jeśli chodzi o zwiększenie skuteczności naszych działań czy inwestycji w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, ale być może dam też szansę innym panelistom i wrócimy do tego za chwilę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ofertę poznaliśmy. Oferta oczywiście bardzo bogata. Może na tym etapie jeszcze niekompletna, bo są jeszcze inne możliwości, o których zapewne pani dyrektor nam powie w dalszej części panelu. A teraz chciałbym skierować swoje słowa do prezesa klastra kluczowego. Proszę państwa, w Polsce mamy ponad 1000 klastrów, ale kluczowych jest tylko 20. Także gratulacje panie prezesie z okazji przyznania statusu tegoż klastra. Wiem, że to odbyło się bodajże w końcu stycznia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Miła uroczystość. To jest na 3 lata bodajże, tak? Taki przywilej używania czy posługiwania się tytułem klastra kluczowego. No, to były przyjemności, a teraz do konkretów. Jeżeli mogę, proszę powiedzieć, jak z perspektywy członków klastra no, wyglądało wsparcie, bo w tym momencie mówimy o tym, co było, jak było dotychczas, bo to, co ta propozycja, którą tutaj przedstawiła nam pani dyrektor, to ona jest troszeczkę tak odmienna od dotychczasowej formuły udzielania wsparcia, prawda? Także jeżeli mogę, panie prezesie, tak poprosić o kilka słów. Dzień dobry państwu. Ja na początku chciałbym pozdrowić wszystkich inżynierów, ponieważ sam jestem inżynierem i bardzo mi na państwa tym, że jesteście inżynierami, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to już jest mistrzostwo świata. I tutaj chciałbym podziękować za to, że uczestniczycie w tym panelu. My jesteśmy klastrem na Dolnym Śląsku, kluczowym od stycznia, czyli dosyć niedługo. Natomiast tradycję mamy dosyć długą, bo działamy od 2010 roku. Powstaliśmy na bazie firm małych, średnich, które generalnie zajmowały się obróbką, skrawaniem, konstrukcjami, automatyką, mechaniką. Była dosyć duża konkurencja, dlatego poszliśmy troszeczkę szerzej, czyli dołączyliśmy jeszcze podmioty, które zajmują się kompozytami, zajmują się energią odnawialną, czyli tutaj mówię o biogazowniach i różnego rodzaju rozwiązaniach związanymi z pompami ciepła, z tą energią odnawialną. Jak działaliśmy? Działaliśmy w ten sposób, że starałem się, żeby była taka kultura rodzinna, bo ta rodzinna kultura powoduje to, że jest zaufanie, a innowacje obarczone są czym? Obarczone są dużym ryzykiem, niepewnością, bo coś może wyjść bądź nie wyjść. I jest takie ciekawe przysłowie, że jak się powie za dużo, to wszyscy wyjdą, nawet nie podziękują, a jak się powie za mało, to wszyscy będą ziewać. I w tym momencie największy problem jest z wdrożeniem, nie z samą innowacyjnością, żeby produkt powstał, demonstrator, jakiekolwiek rozwiązanie, tylko z wdrożeniem, ponieważ innowacja, człowiek działa przez analogię, czyli jeżeli coś jest na rynku, on może porównać i wtedy podjąć decyzję. Biorę, bo mam porównanie. Natomiast z innowacyjnością jest taki problem, że czegoś nie ma i pojawia się problem referencji. A gdzie wy to wdrożyliście? A ja mówię, jak mogliśmy gdzieś wdrożyć, jeżeli to jest innowacyjne, dopiero powstało i chcemy to po prostu wpuścić, przetestować w dużej skali. To jest problem skali. Mamy na przykład katalizator, który umożliwia lepsze dopalenie węgla. Mamy tutaj nasze elektrociepłownie i na węgiel kamienny, i na węgiel brunatny i borykamy się z takim problemem, że w testach wyszło, że jest to bardzo innowacyjne, obniża bardzo dużo, jeżeli chodzi o efektywność spalania jest większa, czyli powstaje mniej CO2, mniej tlenków azotu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast elektrociepłownia mówi, a co to jest za
co to jest za substancja? Mówi, nie możemy powiedzieć, bo będziecie wiedzieć. Ale my też używamy chemii. No to w tym momencie pojawia się problem, że żeby przetestować, to trzeba sprawdzić, czy to nie wejdzie w jakieś reakcje, które będą szkodzić wkładowi kominowemu czy innym całemu systemowi, jeżeli chodzi o elektrociepłownię. I tutaj jest nasza prośba, żeby przy niektórych rozwiązaniach, które mogą naprawdę pomóc gospodarce, jeżeli chodzi o wdrożenie ciekawych rozwiązań, żeby były jakieś systemowe rozwiązania, bo jestem po niedawnych targach w Norwegii, tam dzięki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczyliśmy włącznie z 12 innymi klastrami i przyglądaliśmy się, jak Norwegowie działają. I Norwegowie w bardzo sposób pragmatyczny, w dobrej komitywie z administracją rządową przeprowadzają projekty duże, o dużej skali i wychodzą z funkcji celu. Czyli najpierw sobie po prostu biorą za pewien problem do rozwiązania, później szukają zasobów, czyli firm, środków i ustalają pewne zasady gry. Moim zdaniem te dwa razy Z, czyli zasoby i zasady, są najważniejsze i my musimy jako firmy, bo my sobie bardzo dobrze radzimy. Natomiast klastry mają pewien problem skali, żeby jakieś rozwiązania systemowe wdrożyć i tutaj jest moja prośba, żeby uzgadniać pewne zasady z samorządem i z rządem, żebyśmy my mogli pewne procesy przeprowadzić, bo kiedy można proces zweryfikować? Kiedy on zostanie przeprowadzony i wtedy będzie wiadomo, czy coś wyszło, czy coś nie wyszło. Ewentualnie będzie można podjąć środki zaradcze, żeby to poprawić, polepszyć i zacząć sprzedawać, bo jesteśmy bardzo innowacyjni jako Polacy i to powtórzę. I my się nie mamy czego wstydzić, tylko powinniśmy nieraz troszeczkę szerzej pójść i nieraz troszeczkę większe środki przeznaczyć na tego typu działania, bo problem skali jest tutaj problemem. Szwajcar, ponieważ też współpracuje bardzo dobrze z Niemcami, z Czechami, ze Szwajcarami, oni się mogą pomylić na starcie w biznesie, mówię tutaj o młodych ludziach, 2-3 razy. Natomiast Polak ze swoją zasobnością, ze swoimi ma mniejszą tutaj możliwość, żeby popełnić błąd, bo nieraz trzeba 2-3 razy wystartować z biznesami, żeby po prostu ten jeden się udał. I tutaj Ameryki ja nie wymyślam, tylko pewne dobre standardy wdróżmy po to, żeby razem współpracować, tworzyć tą wartość dodaną i wdrażać rozwiązania do gospodarki, bo jest taka potrzeba i tutaj moim zdaniem nie ma innej drogi. Natomiast, tak jak powiedziałem, innowacja to jest bardzo delikatna tkanka, która powoduje jest pewien problem, żeby po prostu druga strona, która chce to kupić, zaufała, że to jest dobre rozwiązanie i to wzięła. Tyle z mojej strony. Ja, jeśli mogę, trochę ad vocem. Tak, bardzo proszę. Do mojego poprzednika. Więc jeśli chodzi o tą diagnozę, to w zupełności się zgadzam, że problemem nie jest tworzenie nowych, nawet niekiedy o bardzo dużym potencjale przełomowości rozwiązań, tylko naszym problemem jest, powiem to brzydko po angielsku, skeszować to. Czyli wziąć to rozwiązanie, wdrożyć i słowo klucz, którego pan użył, skalować. Bo naszym problemem jest robienie z rozwiązań tych technologicznych innowacji i z innowacji biznesu. I środki tutaj grantowe, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o FEG-u, czy o środkach budżetowych, one nie załatwią potrzeb kapitałowych młodych, innowacyjnych firm, dla których tak naprawdę opracowana technologia, czy nawet już ten produkt innowacyjny w ręku,
to nie jest koniec, to jest tak naprawdę początek drogi. Bo żeby firma wyszła z tym produktem na rynek, mogła osiągnąć pewną skalę i być w stanie odpowiedzieć na zamówienia, na popyt klientów zgłaszany, to ona potrzebuje finansowania, które i ma inną naturę i o zupełnie innej skali. I to nie jest tylko problem Polski, że niedosyt takiego finansowania, tylko to jest problem ogólnoeuropejski, tak bym powiedziała. Typowy startup, zwłaszcza w dziedzinie deep techu, teraz takim popularnym zwrot, potrzebuje tak naprawdę kilku rund dużego finansowania, żeby móc urosnąć, czyli potrzebuje dostępu do dużych, odważnych funduszy inwestycyjnych, których w Polsce i w Europie nie jest wystarczająco. I to jest bodajże Europejski Bank Inwestycyjny robił takie badanie, z którego wynika, że jeśli chodzi o europejskie startupy, to ponad 50% tych dużych rund inwestycyjnych dla startupów, tych late stage, czyli znajdujących się już na tym późnym etapie dojrzałości rozwoju, te środki pochodzą z funduszy inwestycyjnych od inwestorów spoza Unii Europejskiej, głównie amerykańskich, bo tamte fundusze są w stanie zapewnić w takiej rundzie finansowanie, to jest rzędu dla jednej firmy minimum 50 milionów euro i więcej. Więc to są tego rzędu pieniądze, jeśli mówimy o rozwoju i skalowaniu innowacji. Natomiast pewnym niepokojącym sygnałem jest to, że 2022 rok pokazał, że ten rynek funduszy VC się kurczy z kwartału na kwartał w Unii Europejskiej. Więc tutaj też ta dyskusja jest wniesiona, tak powiem, na najwyższe szczeble, żeby jakoś na ten problem zareagować i żeby Europa była nie tylko mocna w researchu, tylko właśnie w produkcji i sprzedaży innowacji, tak powiem oględnie. Natomiast jeszcze inną kwestię, którą chciałabym przy okazji poruszyć, to jest kwestia tego rozwoju technologii. Bardzo dobrze, że jesteśmy ambitni i chcemy tworzyć, rozwijać, wdrażać nowe technologie jako Polska i w tym polscy przedsiębiorcy. Natomiast potrzeby polskiej gospodarki w zakresie wzrostu zaawansowania technologicznego firm są o wiele większe. Jeśli chodzi o te fundusze, programy europejskie, o których mówiłam, one po pierwsze zaspokoją potrzeby kilku procent firm, z których się składa gospodarka, może niewiele więcej i przede wszystkim tych firm, które już są i tak najbardziej zaawansowane technologicznie, bo opierają generalnie swoje plany rozwojowe na technologiach i innowacjach. Natomiast poza tą grupą pozostaje jeszcze cała grupa przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, które też potrzebują wsparcia w adopcji technologii. I robiliśmy z Bankiem Światowym takie ciekawe badanie, ono było skupione wokół produktywności, dlatego że innowacje nie są dla samych innowacji, tylko po to, żeby przedsiębiorstwa stawały się coraz bardziej produktywne, bo z tego jest wzrost i rozwój gospodarczy. I w tym badaniu doszliśmy do kilku ciekawych wniosków, między innymi takiego, że zróżnicowanie technologiczne firm, jeśli chodzi o branżę i wewnątrz branży, jest bardzo duże, to o tym wiedzieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o poszczególną firmę, to w zależności od tego, jakich procesów, jakich obszarów ta sprawność firmy dotyczy, to tam są również przepaści technologiczne. I tak tylko jako ciekawostka, to w czym polskie przedsiębiorstwa są najlepsze, to technologie, które służą księgowości, płatności. Jeśli chodzi o marketing, zupełnie prymitywne sposoby, jeśli chodzi o działania marketingowe, mimo teoretycznie dostępnych, bardzo wyrafinowanych narzędzi, które do marketingu, w tym takiego cyfrowego marketingu służą. Więc tutaj potrzebne jest naprawdę sporo uwagi i programów, żeby włączyć wszystkie firmy w procesy cyfryzacji i transformacji technologicznej w Polsce. Dziękuję bardzo za te cenne uwagi. Chciałbym wrócić do początkowej części Pani wypowiedzi i zapytać, czy nie uważa Pani, że zmierzamy
świadomie, bardziej bądź mniej, w kierunku venture capital, jeżeli chodzi o środki, o potrzeby finansowe? Mówiliśmy o ryzyku, mówiliśmy o pieniądzach. Czy to nie jest taka nowa odsłona venture capital? No, tak naprawdę w Polsce, w tym, że tak powiem, w agencjach rządowych od 2016 roku bardzo intensywne rozmowy i działania są prowadzone na ten temat. Uruchomiony był wtedy program, pewnie Państwu dobrze znany, Start in Poland, i jego kluczowym komponentem były działania Polskiego Funduszu Rozwoju, właśnie skupiające się na przyciąganiu funduszy i tworzeniu funduszy Venture Capitals i inwestowanie w polskie i innowacyjne, technologiczne startupy. Natomiast te procesy tej akumulacji kapitału, w tym w tych funduszy o największym stopie ryzyka, to jest potrzeba czasu, po prostu cierpliwości. Tak jak w wszystkich procesach innowacyjnych, tak tutaj oczywiście czas się liczy, żeby konkurencja nie wyprzedziła, ale jednocześnie pewnych rzeczy, jak to mówią Anglicy, overnight się nie osiągnie. Tu jest potrzebne systematyczne działanie, metodyczne podejście, ale jednak cierpliwość, żeby tego typu fundusze rozwinąć u nas. A po drugie, musimy mieć tą dużą podaż tych startupów technologicznych, żeby przyciągnąć amerykańskie i inne fundusze, żeby chciały u nas inwestować. Natomiast ja myślę, że ten rynek w Polsce venture rośnie z roku na rok, więc trend jest pozytywny. Natomiast oczywiście potrzeby tego kapitałowe są o wiele większe. Rozumiem. Tutaj jeszcze, jeżeli mogę, to dwa zdania dodam, bo tutaj jakie wsparcie oferujemy przedsiębiorcom, bo tego nie powiedziałem, wyszedłem tam od problemu wcześniej. Proszę Państwa, my w klastrze mamy inkubator przedsiębiorczości, Instytut Badawczo-Rozwojowy prywatny i właśnie fundusz Alpha Bridge, który przeprowadził 50 innowacyjnych projektów łącznie na bazie naszych członków klastra, i to działa. Tu jedyne, co bym chciał zwrócić uwagę, że tego typu, tylko to się zakończyło. Moim zdaniem tu powinna być kontynuacja, żeby powiedzmy, jeżeli powstał prototyp, rozwiązanie, żeby teraz je skomercjalizować i żeby odpowiednie środki przeznaczyć na to, żeby to, tak jak pani dyrektor mówiła wcześniej, żeby to skeszować i żeby ta innowacja została zauważona na rynku, czy to wewnętrznym, czy to zewnętrznym. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, wiem, że pani ma zaplanowane inne aktywności. Ja bardzo chciałbym podziękować, że zechciała pani przyjąć zaproszenie i uczestniczyć w tym panelu. Proszę z nami pozostać tak długo, jak pani może z nami pozostać, tak? Bo zbliża się godzina 12:55, tak? Czyli to jest ten czas graniczny, który pani może nam poświęcić. Także, ale prosimy, żeby pani jeszcze z nami pozostała. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Niestety nie mogłam osobiście, ale cieszę się, że technika pozwoliła mi z państwem tutaj trochę podyskutować. I jeśli mogłabym jeszcze dosłownie dwa zdania na zakończenie. Na podsumowanie, tak, bardzo proszę. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że my i w ministerstwie, i generalnie w różnych środowiskach, z którymi rozmawiamy i działamy, to na co teraz stawiamy, do czego przykuwamy największą uwagę, to jest, to może żeby to źle nie zabrzmiało, bo ten kapitał, te finanse są potrzebne, ale na kwestiach pozafinansowych. Bo ostatecznie innowacje rozbijają się nie o pieniądze, tylko od człowieka. Więc to człowiek jest w centrum tego procesu innowacyjnego i ten kapitał ludzki i społeczny jest kluczowy po to, żeby te inwestycje się udały i były skuteczne. I ten ministerstwo wiele programów zrealizowało i inne ministerstwa tak samo, żeby te kompetencje podnosić w firmach, ale doszliśmy do wniosku, że to jest potrzebne, ale to jest za późno. Kształtowanie kompetencji innowacyjnych
musi się zacząć w szkole. I nie chodzi tutaj o biologię, matematykę, programowanie, bo to wszystko jest ważne, ale na co ostatecznie postawi młody człowiek, będzie zależeć od jego predyspozycji, natomiast i talentów, niezależnie od tego, w jakim miejscu on się znajdzie i czym się będzie w życiu zajmował, kompetencje typu współpraca, umiejętność znalezienia się w zespole interdyscyplinarnych, akceptacja błędów, niepowodzeń, ryzyka, umiejętność analizowania problemów, dawania informacji zwrotnej, to są te kompetencje, które są kluczowe dla innowacji, niezależnie od tego, na którym etapie ktoś będzie się tą innowacją zajmował i w jakiej organizacji, no bo przecież innowacje nie są dla tylko naukowców, geniuszy, tylko tak naprawdę dla nas wszystkich, bo to od pracowników, i od menadżerów, i od naukowców, inżynierów, o których pan tutaj wspomniał, i od konsumentów, czyli ostatecznych użytkowników czy klientów, od ich też innowacyjności i podejścia będzie w dużej mierze zależało to, czy my będziemy w tych procesach innowacyjnych skuteczni, czy one będą nam jako społeczeństwu służyły. I tutaj słowo klucz, którego też mój poprzednik użył, kultura. Pewne paradygmaty, jeśli chodzi o kompetencje i kulturę, ich zmiana jest konieczna po to, żebyśmy się stawali w szybszym tempie coraz bardziej innowacyjni. Także dziękuję Państwu, jeszcze chwileczkę zostanę, ale niestety będę musiała się za chwilę rozłączyć. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, czyli stawiamy na ludzi, a innowacja jest kobietą, tak? Mamy tutaj równouprawnienie. Jeszcze raz pani dyrektor, dziękujemy, proszę z nami zostać. A teraz przejdziemy do samorządu terytorialnego. Panie wójcie, jak to z pozycji jednostki samorządu terytorialnego ten problem, no problem wygląda? Trzeba. Na przykład. U pana w gminie. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zostałem tutaj poproszony przez pana marszałka, żeby pokrótce powiedzieć, jak samorządy sobie radzą, jak sobie muszą radzić w tych czasach, jak pozyskiwać przedsiębiorców właśnie z takimi innowacjami. Proszę państwa, gmina ma narzędzia prawne, administracyjne, ma narzędzia infrastrukturalne, które muszą pomagać przedsiębiorcom. My chcemy pomagać przedsiębiorcom i podam tutaj też taki przykład, żeby nie robić kryptoreklamy. Mamy na terenie Kowiesy, to taka nasza gmina, gdzie jesteśmy oddaleni na wschód województwa łódzkiego. Jesteśmy ostatnią gminą, nieduża gmina rolno-sadownicza, bo od tego powinienem zacząć, żeby powiedzieć, przybliżyć temat. Mamy przedsiębiorcę, który wdraża bardzo innowacyjne rozwiązania w kwestii produkcji haków holowniczych samochodowych. To jest lider na rynku polskim, to jest już licząca się jednostka w Europie i bym powiedział na świecie. Tam są zaangażowane środki, maszyny, podzespoły, obrabiarki CNC, tam są zaangażowane lasery, wcześniej roboty jakieś produkujące, no ale ten dział, że tak powiem, tego biznesu zaczął się w latach późnych 90., gdzie potrzebny był rozwój, gdzie potrzebne były grunty, które można było, trzeba było przekształcić, tak, żeby można było tę działalność rozwijać, bo lata 90. wiadomo, że to były czasy, gdzie były jakieś mniejsze bądź większe spółdzielnie rolnicze, jakieś kółka, które nie dysponowały jakimś tam parkiem, jeżeli chodzi o nieruchomości, które można było przekształcić odpowiednio, żeby tę działalność prowadzić. I my dzisiaj musimy zrobić wszystko i robimy, żeby te grunty, które jak gdyby były w pewien sposób niewykorzystane w żaden sposób, tak przekształcić, używając tych wszystkich narzędzi infrastrukturalnych, żeby tacy przedsiębiorcy chętnie się u nas rozwijali, żeby mogli, że tak powiem, mieć miejsce, tą bazę, wykorzystując położenie gminy, bo położenie gminy to jest bardzo istotna, bardzo znacząca rzecz w tym całym procesie zainstalowania się takiego podmiotu na terenie no, Polski czy województwa naszego. Drugi element, proszę państwa, to
też stworzenie warunków, czyli też infrastruktura, to też plan zagospodarowania przestrzennego. My w tym roku żeśmy urządzili 80 hektarów w planie dla przede wszystkim jednego dużego podmiotu europejskiego, który też się najprawdopodobniej u nas za chwilę pojawi, nie mając gruntów własnych, bo gmina nie dysponuje gruntami własnymi. Musieliśmy przekonać 20 albo 20 kilka małych podmiotów do tego, żeby można było te grunty próbować scalić, żeby można było przygotować tak plan zagospodarowania pod konkretne działania magazynowe, bo jak obserwujemy rynek, no to rzeczywiście ten środek Polski, to nasze położenie, czyli S8, droga krajowa 70-50 prowadząca do autostrady, daje nam te możliwości dzisiaj. Także trzeba przekonać radę, trzeba przekonać ludzi, zaangażować środki i proszę Państwa, ewenement, bo w 8 miesięcy udało się taką pracę poczynić z sukcesem, tak, żeby wystąpić o wszystkie opinie, wszystkie media. No mediów to jeszcze może nie ma, ale już wystąpiliśmy o wnioski i tak dalej. Przygotowujemy tutaj te kwestie infrastrukturalne i w tym roku myślę, że już będą gotowe. Także wielka praca wielu ludzi, żeby można stworzyć warunki i, że tak powiem, zadowolenie, komfort dla tych podmiotów. Jeszcze jeden przypadek taki z gminy województwa mazowieckiego, gdzie mówi się o lotnisku, czyli wiemy, gdzie ta baza, gdzie też przedsiębiorcy jak gdyby uciekają w pewnej obawie przed tym, co może nastąpić, kupują grunty już w tym naszym przygotowanym planie zagospodarowania przestrzennego, bo rozszerzyliśmy tak działalność profilowo, żeby zmieścić każdego, również z działalnościami wrażliwymi. Myślę tutaj o odpadach, bo odpadów wszyscy się boimy, ale wszyscy je produkujemy, musimy je odpowiednio zagospodarowywać. Więc proszę Państwa, żeby znaleźć takie małe terytorium dla takiego podmiotu, który jak gdyby nie może swojej działalności rozszerzać w tamtej gminie ze względu na to, że pewien zakres budowy tego lotniska może powodować kwestie wysiedlenia, a w związku z tym, że my mamy przygotowane już te tereny w odpowiedniej infrastrukturze, jest zainteresowanie naszymi Kowiesami i znów trzeba, proszę Państwa, przygotować w ten sposób tę wrażliwą społecznie kwestię, przekonać ludzi, przekonać radę, spowodować taki proces, żeby wszyscy jak gdyby pytali, kiedy to nastąpi, kiedy my będziemy mieli kolejnego przedsiębiorcę, kiedy te grunty zostaną uruchomione, sprzedane i kiedy będziemy mieli dalszy rozwój. I to, proszę Państwa, w Kowiesach robimy naprawdę z wielkim sukcesem. Tu mamy dużo, dużo, że tak powiem, doświadczeń na tym poziomie. Nieruchomości, infrastruktura i zaangażowanie naprawdę bardzo wielu osób, bardzo wielu pracowników z dużym doświadczeniem daje możliwości dla przedsiębiorców, którzy mogą te swoje branże również innowacyjne i pozyskiwanie środków na swoje działalności prowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego, co pan wójt tutaj nam przedstawił, te aktywności, wynika, że chyba na budowie CPK to gmina skorzysta. Czy tak? Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście to CPK jakieś tam plany ma w stosunku do tego obszaru, o którym mówimy, myślę, że tak, bo jesteśmy bardzo blisko skomunikowani z tą gminą, która notabene w dawnym województwie skierniewickim kiedyś funkcjonowała, więc myślę, że to jest tylko i z wyłączeniem korzyści. Dziękuję bardzo. No i panie prezesie, wracamy. Wracamy do klastra kluczowego i pan zdaje się preferuje model norweski. Tak? To tak na świeżo. Znaczy nie, ja preferuję zdrowy rozsądek. No to przede wszystkim. I to, żebyśmy wspólnie wypracowali pewne rozwiązanie, ponieważ ja też powiem, też działam w innej organizacji, czyli w Stowarzyszeniu Inżynierów, Mechaników i Techników Polskich. Jestem w zarządzie głównym pełnomocnikiem prezesa do spraw transferu technologii. I teraz szkoda, że pani Agaty nie ma, ale przy
programowaniu nowej perspektywy nawet nie zostaliśmy zapytani, co jest istotnego, co chcielibyśmy zrobić jako inżynierowie, żebyśmy byli ciałem doradczym, bo ja powiem, że ja reprezentuję klaster. Klaster jest malutki, natomiast ta organizacja raz, że ma praktycznie 100 lat, dwa, ma 48 oddziałów w Polsce, ma też koła w różnych firmach i my dysponujemy bardzo dużą wiedzą, natomiast moim zdaniem nie jesteśmy wykorzystywani w tym celu, w jakim powinniśmy. I moim zdaniem rozsądek nakazuje, że powinna być współpraca samorządu, rządu z dużymi organizacjami, gdzie są zrzeszeni profesorowie. Tam jest wiedza. Bo można sobie powiedzieć, jakiś profesor mi mówił tak, że inteligencja to jest przyspieszenie. Wiedza to jest prędkość, a mądrość to jest droga, jaką przeszliśmy. I moim zdaniem wszystko tkwi, bo jednak człowiek jest innowacyjny w tym, żeby on był odpowiednio przygotowany do tego, żeby mógł swoją myśl tak poprowadzić, żeby wyszedł produkt bądź usługa, którą chce świadczyć. I moim zdaniem my nieraz mamy chyba za dużą demokrację, ja tak mówię, ponieważ są przygotowane programy, do których sobie możemy wystartować. Ja rozumiem, wystartuję raz, uda się, nie uda, ale moim zdaniem brakuje takich działań przemyślanych, sektorowych i w zasadzie nie, że my prosimy o coś, tylko że my każemy, że to ma iść w ten i w ten sposób. Tak samo moim zdaniem przedsiębiorca działa. Przedsiębiorca patrzy, jak wygląda rynek, jaka jest sytuacja i nawet współpraca, mówię tutaj przedsiębiorcy z instytutami technologicznymi czy z uczelniami, jest problematyczna, ponieważ uczelnia czy instytut ma tak dużą inercję, że nieraz przedsiębiorcy jest trudno cokolwiek przeprowadzić. No bo w tym momencie czas płynie i jaka jest jeszcze sytuacja? Druga. Nieraz ma przedsiębiorca przygotowane rozwiązanie u siebie w 70-80%, bo zrobił to własnym sumptem, własnymi środkami, własnymi pracownikami. Natomiast brakuje mu 20% kompetencji, które gdzieś chce kupić na rynku. I w tym momencie sytuacja jest dziwna, ponieważ w kooperacji z uczelnią bądź z instytutem płaci za to nieadekwatne środki, ponieważ w tym momencie powinien zapłacić za 20% całej usługi, a w tym momencie uczelnia co chce zrobić? Ja ci to zrobię na nowo, najlepiej po swojemu. I w tym momencie jest tak, a nie inaczej. Wyjdzie to dobrze, nie wyjdzie to źle. I tu jest dla mnie cały czas do poprawy obszar, żebyśmy lepiej współpracowali z instytutami badawczymi i lepiej po prostu współpracowali z uczelniami. Natomiast u nas, moim zdaniem, ja tak mówię, brak jest tych instytutów prywatnych, bo prywatny, on patrzy mniej więcej, co jest w stanie zrobić, a jak wygenerować środki, bo chodzi o to, że łatwo, znaczy najtrudniej, ja powiem tak, jest, najtrudniej jest nie zarobić pieniądze, tylko wydać pieniądze. I w tym momencie, jak się nauczymy odpowiednio wydawać i jeszcze rozróżniać między publicznymi a prywatnymi pieniędzmi, to będziemy po prostu u celu. I tutaj jest takie moje podsumowanie. Natomiast my staramy się właśnie działać bardzo pragmatycznie. Mamy kilka podmiotów, które się specjalizują, tak jak powiedziałem, i inkubator przedsiębiorczości, Instytut Badawczo-Rozwojowy. Bardzo dobrze współpracujemy z Fraunhoferem, bo tutaj też kolegów z Niemiec chcę pochwalić za to, że kilka tych projektów międzynarodowych zrobiliśmy i robimy dalej w różnych dziedzinach. Czechów też chcę pochwalić, bo akurat Dolny Śląsk to jest w takim obszarze, że mamy blisko i do Czech i blisko do Niemiec. I natomiast mówię, no współpraca się układa, to jeżeli się układa, no to niektóre te wzorce tylko wystarczy powtórzyć. To nic nie trzeba nowego tworzyć, tylko powtórzyć, wdrożyć na własnym rynku i będziemy po prostu szli do przodu zdecydowanie szybciej.
Zasady i zasoby. Moim zdaniem to są dwie kluczowe rzeczy, które musimy sobie wspólnie określić, ustalić i troszeczkę systematyczności i uczucia w tym wszystkim, żeby się raz, że chciało i dwa, generowało to pewne zaufanie w ramach współpracy, bo nie zawsze po prostu jedna firma jest w stanie samodzielnie tą innowację wdrożyć. Nieraz potrzeba zespołu odpowiedniego o różnych kompetencjach i tyle. No, ja się wywodzę akurat z takiego obszaru, bo jestem informatykiem, elektronikiem i wiem po prostu, jaki zapał był, jak byłem jeszcze trochę młodszy i jak to się pracowało i jaka była chęć robienia czegoś nowego, czego jeszcze nie było i co po prostu ma sens i potencjalny rynek. I ja to zawsze będę powtarzał, że ludzie są kluczowi do tego, żeby coś, żeby wyszło, no, tak powiem. Dziękuję bardzo. To pan prezes wytyczył nam wszystkim drogę, znaczy, jak postępować. Ja tak trochę od serca powiedziałem, troszeczkę, bo moim zdaniem to jest ważne. Innowacja to jest nieszablonowe podejście do wszystkiego. Tu trzeba być elastycznym w każdym możliwym obszarze i jeszcze trzeba po prostu umieć to odpowiednio skomercjalizować i się sprzedać, bo to umiejętność sprzedaży moim zdaniem jest kluczowa. Kiedyś mi tak też znajomy mówił: Paweł, weźmy dziecko, ile marek czekolady zna polskie dziecko? Czyli wymieni powiedzmy Wedel, a resztę Milka i tak dalej. Natomiast jak się zapyta po sąsiedniej stronie osobę czy dziecko, no to po prostu nie ma szans, żeby wymieniał. My mamy słaby market. Generalnie mamy słaby market jako Polska, natomiast produkty mamy ok i tutaj musimy po prostu razem, wspólnie, raz, że poprzez internacjonalizację się lepiej pokazywać i być zauważonym i to zrobić systemowo, czyli wybierać sobie takie obszary, gdzie są te duże targi, duzi gracze i tam powiedzmy próbować się przepychać. Natomiast cały czas chciałbym, żeby ta współpraca z samorządem i rządem była lepsza, ponieważ moim zdaniem inżynierowie nie są wykorzystani w należyty sposób, taki jaki powinni być wykorzystani. Dziękuję bardzo. Ta ostatnia sentencja to temat na nie jeden panel przyszłości. Tak? Natomiast tutaj chciałbym serdecznie podziękować za przedstawienie swojej opinii, takiej właśnie od serca. Po prostu musimy być innowacyjni. A propos tej drogi, o której pan prezes mówił, to był taki w starożytności taki filozof, który powiedział, że jak nie wiesz, dokąd płyniesz, to każdy wiatr jest niedobry. I proszę państwa, czas biegnie nieubłaganie. Zbliżamy się do regulaminowych 60 minut. Także dajmy szansę pozostałym panelom, żeby one się dzisiaj odbyły. Także tak krótkie, bardzo proszę. Pierwsza sprawa, musicie, jak chcecie na przykład wdrażać, ja tam może mało spalam tego węgla, ale 20 ton dziennie, jak chcecie u mnie na kotłowni wdrażać, wy musicie mi, nie mogę pokryć pierwszych kosztów. Dzisiaj pani minister Anna Moskwa powiedziała ładnie, jeżeli chcemy zrobić odwierty, geotermię, pierwszy odwiert za darmo. Państwo płaci za pierwszy odwiert. Za pierwsze badanie, jak pan przyjdzie do mnie, pan zapłaci, ja jeszcze coś skorzystam, znaczy, może inaczej, pan u mnie badać. To ja powiem tak, mamy pompy ciepła innowacyjne, które są o około 16% sprawniejsze niż te, które są, do 300 kW. I pierwsze, jak pan u mnie sprawdzi, i następne. Wdrażamy
Nie, bo to będziemy wdrażać. Będziemy no. chcieli wdrożyć to na zamku w Rydzynie, czyli w siedzibie SIMP-u. I powiem tak, my już mamy wszystko, my jesteśmy w blokach gotowi, tylko kwestia jest odpowiednich programów, bo niektóre programy nie są na stworzenie innowacji, ale nie są inwestycyjne, czyli nie można po prostu w ramach tego zrobić inwestycji. I drugie do pana wójta. Pan wójt mówi, że bardzo dba o tych, co przyjdą, a dzisiaj też z panelu, z tamtego panelu wniosek. Pan premier włożył kupę pieniędzy, czyli dużo pieniędzy, żeby utrzymać miejsca pracy. Czy tak samo się pan zachowuje do przedsiębiorcy, który jest u pana w gminie? Drogę mu pan zrobi? Czy pan będzie szukał, że może powiedzą, że już pan mu służy? Ja jestem na gminie i wiem, jak to wygląda, nie? Różnym zrobią, ale jak już jesteś wielkim, to raptem polityka lokalna blokuje. I dla na przykład amerykańskiej firmy by tam zrobił, biegał, nie? A jak dla mnie to już się chowa, bo mu wiesz, tu powiedzą, może mnie nie wybiorą, nie? To tyle. Nie, powiem państwu w ten sposób. Ale przepraszam, ja prowadzę zakład mięsny Wierzejki, przedstawię się, są sklepy w Łodzi, w Warszawie. Powiem państwu w ten sposób, że nie blokujemy się na nowych, ale nie przeszkadzamy absolutnie istniejącym firmom. Robimy wszystko, żeby mogły funkcjonować i żeby te drogi mieli również pod swoimi zakładami. Nie boimy się opinii mieszkańców. Proszę państwa, jest tak, że mieliśmy spuściznę po różnych, takich jak wcześniej powiedziałem, zamierzchłych spółdzielniach. Źle zarządzanych, źle nieruchomości wyglądały. Można się domyśleć, że jeżeli nieruchomość nie ma dachu przez 10 lat, to coś się z nią dzieje. I powiem państwu w ten sposób, że biorąc z perspektywy czasu kwestię tego, że moi mieszkańcy musieli jeździć do innej gminy po to, żeby stać w kolejkach po środki ochrony roślin, tak jak powiedziałem, gmina typowo sadownicza, stwierdziłem, że może przekonam właściciela tej firmy, żeby otworzył filię u nas. No ale mówi, że nie ma miejsca. Stworzymy miejsce. Zrobiliśmy wszystko, wykorzystując te instrumenty prawne, administracyjne. Uruchomiliśmy pełną windykację. Nie udało się przekonać jak gdyby nieistniejącego zarządu spółdzielni do tego, żeby poddała się likwidacji. Nie zlikwidowała się do dzisiaj, ale przez 3 czy 4 skuteczne lata wywłaszczyliśmy 3 nieruchomości, które zostały zbyte w postępowaniu komorniczym. Gmina nie mogła tego przejąć ze względu na bardzo potężne obciążenia, które musielibyśmy wziąć wtedy na siebie, prawda, i oddać wszystkie wierzytelności, więc trzeba było to policzyć, ale odzyskaliśmy przynajmniej 60-70% środków, które nam się należały z wpisów w księgach wieczystych, a do tego dzisiaj mamy przedsiębiorcę z innowacyjnością, który mało tego, że sprzedaje środki ochrony roślin w nowym, pięknym obiekcie z pełnym węzłem sanitarnym i tak dalej, ze wszystkimi uzgodnieniami sanepidowymi. Do tego mamy laboratorium, które służy mieszkańcom nie tylko naszych Kowiec, tylko całej Polski, którzy mogą sobie wysłać próby do badania roślin, gleby kurierem i, że tak powiem, mają wyniki badania, nie czekając, tak jak to w Instytucie Sadownictwa, na tydzień, na miesiąc, mają to praktycznie z dnia na dzień. Także wspieramy wszystkich i robimy wszystko, żeby to funkcjonowało. Dziękuję. Panie wójcie, tylko przyklasnąć. No, tak to wygląda. Dziękuję. Natomiast ja widzę potrzebę tutaj spotkania się po panelu dwóch panów w celu omówienia przyszłego biznesu. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, czas biegnie nieubłaganie. Przekroczyliśmy nawet chyba te regulaminowe 60 minut. Także ja serdecznie dziękuję po pierwsze panelistom, że przyjęli zaproszenie do tego panelu, państwu za uczestnictwo, no i wszystkim życzę sukcesów w biznesie. Dziękuję bardzo.